Halo, dzień dobry. Jak widzicie, zaczynamy na pauzie. Na Bo pauzie. Mamy tutaj muchosmoka i no. Właśnie już dolatuje tym ryjem. Już dolatuje tym ryjem. Jak ja to zobaczyłem, obsrałem się i nie wiem, co my teraz zrobimy. Więc plan jest taki ogólnie, że ja go teraz wezmę i spróbuję go stąd wyciągnąć jak najdalej, a Mangetsu spróbuje jak najszybciej włączyć strażaka, żeby nie spalił nam całej bazy. Więc dobra, słuchaj. Tak, i na pocieszenie jedynie jeszcze. A masz fletnie pana? Będziemy go usypiać? Nie mam fletni. Ale mam bicze i szczerze liczę, że ten bicz trochę mi tutaj da przewagę. Liczę na bicze. Liczę no na dobra, bicze. To dajesz, dobra. Dajesz. Odpauzowuję za 3, 2, 1. Szybka akcja. Mam go. Jezus, ten namiot! Włączyłeś strażaka. O, co on robi? Co on robi tym ryjem? Co to jest? Jaki krzywek! Dobra. Ja się obsrałem, łapy mi się trzęsą. Co to jest? Co to jest za diabeł? Dobra, diabeł to szatan, diabeł i zdrajca. Idę. Nie, dobra, wiesz co, on jest dosyć powolny i jak go nie atakuje, to jest w porządku. Okej, uspokoił się. Tak, a ja go zacząłem klepać, to żaby. Ale, nie, wiesz co, on teraz tutaj lata i chyba będzie spokojny w miarę. Tak, i on teraz będzie się zachowywał jak muchosmok w podstawce, czyli będzie latał i gasił wszystko wokół. Ale będzie się też agrował na gracza, jeżeli podejdziemy za blisko. Dobra, czyli mówisz, że bijemy. No nie, ja myślę, nie, można się wycofać, słuchaj, teraz. A co jeśli będzie przychodził nam co dzień albo co noc, jak znaczy, no nie, no on tam, aha, nie włączyłeś strażaka? Włączyłem, emergency. No bo wyłączony był. O, nie wiem, dołożyłem i może jak się nie dokłada, wiem, to wiem, się odpala dobra. Automatycznie, ale się starałem. O nie, on tu znowu podszedł, jest tak? Bardzo blisko. Mhm, niedobrze. No właśnie, więc lepiej, żeby był wyłączony na razie. No dobra, Jezus. Ale jak muchosmok się odpali, bo muchosmok tam jest. O Jezu! Widziałem coś, krypło mi tu. Jest tam, widzisz go. Widzę go. Widzisz, no dobra, nie szalej, bo w nocy to jest masochizm. A to... Nie! Mhm. Dobra, pora odpalić strażaka. Strażaka sama, ja sobie coś jem. I sobie chyba pójdę. Dobra, wiesz co, on zdaje się tak być w miarę spokojny. No. Taka dawaj, ratuj nam bazę. O, dobra! Pog! Czekaj, tutaj jest problem, tutaj jest... Jak użyć tego... Nie, dobra, w dupę z tym. Nie. Aha, dobra, może... Nie głupie nawet. Nie, go trzeba... O, nie, teraz jest tutaj ta mgła z pożarów. Nie zapomniałem w ogóle o tym. Wyjdź. Bo jesteś w mgle. Trzeba go stąd jesteśmy wyciągnąć. Jesteśmy jak dzieci we mgle trochę. Tak, wiesz co? Ja go wezmę, ty mi możesz spróbować poświecić. I on teraz będzie robił pewnie tę swoją szarżę, uważaj. O właśnie. No widzę właśnie, ja mam klaustrofobię, dostałem akurat. Aha. No nie teraz jest, jestem. To nie dobrze, dobra, jest nam, nie jest nam. Spróbuj ma więcej tam niż wszystko podstawce. Pogasić. Spróbuj go o tam Jezu, pogasić. Ale żeś mi dał teraz wyzwanie. No tutaj, wiem. W ogóle, no ja po HP mi bierze cały czas, słuchaj. No żeby tam tak się... Nie wiem, wszystko na mnie spłonęło? Nie no wiem, dobra, to no to jest... Ile zrobiłem, tyle zrobiłem i idę chyba do ciebie pobić szybko. Dobra, na spokojnie ja myślę. On się wydaje dosyć spokojny. Nie ma dużo HP, tak, to tak, jest ma tylko ten... 4000 punktów życia, to jest duży plus. I się uspokoił z tego, co widzę. Ale ja muszę się totalnie przespać, słuchaj, następnej nocy, co będzie trudne, biorąc pod uwagę stan naszego namiotu. A powiedz mi, o co chodzi z tym, że ja mam 40 HP i mam resztę życia czarne? No to jest właśnie ta mgła, tam jak mgła. Się pali. To minie, czy nie? To, no musisz spać. Dobra, Jezus. Ja go uderzyłem i dobra, on teraz to jest będzie robił pewnie szarżę z tego, co ja skminiłem. O nie. Tak, i robi ją 3 razy. Na co on robi, przepraszam, te szarże? Na co on się zagrował? Nie wiem, ale ja może będę bił z odległości i wreszcie... nie mogę go leżeć. O, zaczął bić Talbiuda. Nie, ja nie chcę bić Talbiuda. Talbiud to jest nasz przyjaciel. Jak łeb było podpalił nawet. Łeb? Nie, może on lawalwy robi. O mój Boże, chyba on pluje tak, ogniem, Dragos. Dobra. I strzela jeszcze. Znowu robi szarżę. Dobra, ale on się sfokusował na Talbiudzie, dobrze dla nas. Biedny ten Tolbert jest. No już nie jest biedny, już w ogóle nie jest. Chciałbym tylko to jest zauważyć. Dobre określenie tego, co się właśnie stało. Ale patrz, 1/3 ej, atomu ej, zeszła. Ej, ale dobrze idzie dosyć. Patrz. Jeśli on się na mnie nie zszarżuje nagle, z dupy, to... Bo ja jestem na hita, nie? Oj, dobra, jestem na 2 hity. Wiesz tak co? Samo. Ja bym się chciał trochę wyleczyć. Uszarzę, ja w nocy... Okej, dobrze, że mówisz, jest na ciebie. To trochę tak na trójkąta musisz być. Tak, zrobiłem trójkąt. Okej, tu są healing. Ginę. Tu są healing salwy. Czego ci trzeba? Temperatura. Okej,
Czekaj, ja go wezmę. O, będzie pluł ogniem, uważaj. Jest na mnie, ty się dobra. Możesz schłodzić. Próbuję. Dobra, ale masz pół życia, to jest do zrobienia. No jest do zrobienia, jest, ja się zgodzę. Nie, nie jest aż taki ciężki, ale... No, będzie to trochę wyzwanko. Ja spróbuję go postrzelać, mimo że jestem z odległości. O, szarża. Oj, ja po pancerzu. Ja się palę jeszcze. 13 AP, okay. 10. Kurde. Parek podchodzi, debil. 10 HP mam. Jest na mnie. Ja sobie wziąłem zbroję z muchy smoka, tak dla kontrastu. A jeszcze lawarwy idą strasznie. A to są moje. A, dawajcie, chłopaki, bijemy typa. 1000 HP, to jest do zrobienia teraz. To jest do zrobienia, ja się mogę w tej zbroi przecież palić. Dobra. Więc on tutaj nie ma aż tak przed... Oj, dobra, ale mi wyłożył. Biednym szczurem. Turku, nie umieraj. Nie, tak ci powiem, że ta szarża. Gdyby... ty go dobijesz. Próbuję. Ty go dobijesz. O nie, szarża. To co? Ciapeł zostało. Jeszcze raz? To znaczy, jak? No jak co, się rolujemy, nie? No rolujemy chyba. No ja pierniczę, ale niewiele zabrakło. Może jakbym się bardziej postarał ze strzałami. Ale bije go spokojnie. O, będzie szarżował. Dobra. Dwa. Dorobimy go. I trzy. No robimy go tym razem. A, teraz się na mnie wkurzył. Dobra, jest na mnie chyba już. A, dostałem. Ale pisnąłeś. 1700, no już naprawdę mało. Powiem ci, robimy to. No nie no, szczerze? Mózgus był cięższy. No, też tak myślę. Jedynie co to szkoda, że do bazy przychodzi i jest stres o inne rzeczy, nie? No, w sumie tak jak matka. Gęsiłosi. Twoja matka będzie... tak wchodzi? Oj, czekaj, bo ja mam trochę już groźną sytuację. Będzie. Dobra, na ja go wezmę teraz. Na sobie. Bez problemu. Ja to jestem w stanie przyjąć. O, klaustrofobii mi dużo dał nawet. Jako berman. Dobra, dobijamy. Dobra. Koniec. Dobra, Elo. Elegancko. I będziemy mieli na długą zbroję dla ciebie, na ogień. A ją da się naprawiać? Chyba nie. O Boże, co to jest? Tutaj, jakiś paznokieć. Dudy. To jest broń może? To jest chyba broń. Weź, daj ogień. Albo ja sobie postawię, dobra. Dobra. Co tu jest? Okej, mogę tym kastować spela jakiegoś. Spróbujmy. Ej, to się może przydać. Tak? Jakiegoś bossa, który mało się rusza. Ej, bez kitu, no. To żeby jeszcze dodatkowy de... A to ma duży dosyć cooldown, widzę. Na tu stula jakiegoś, no. A to coś mi bierze? Nie bierze mi żadnych statystyk przy używaniu. A nie zużywa się? Nie zużywa, jest nieskończone. Ja pierniczę! Więc jak sobie to... czarodziej? Albo dobra, mam proce w sumie. Nie no, w sumie to bardzo pasuje, no bo ty będziesz zasięgowym teraz, takim full, nie? No to weź to ja sobie, to bierze, kurde. Picza może ale mieć. Fajny! Nie, podoba mi się też bardzo. Co? Ten śmiech, przepraszam. Jakoś zaskoczenia mnie wziął. Nie, ale zbroja ze smoka MVP, chciałbym tylko powiedzieć. Ten Klaus to była bardzo dobra decyzja. A to ciebie będzie też biło, jak w to wejdziesz? Ciebie nie biło, a ty się nawet nie przestraszyłeś tego przez moment. No nie, ja mam, słuchaj, odporność na ogień. Ty dlaczego? Weź jeszcze raz zrób. Nie biło mnie. Chcę zobaczyć, czy może mnie będzie biło, jak ja... Nie, dobra, czyli my nie musimy się też tym przejmować w ogóle. No, to nawalamy tym, ile wlezie, przywołujemy bossa. Bardzo fajnie. Dobra, to co? Idziemy do bazy ocenić staty? Tak, ja bym jeszcze wziął tutaj, jak widzisz, jest mnóstwo drewienek. One się przydadzą, bo naprawdę brakuje nam i do tego, do mrożarki i, no, i do innych rzeczy. No naprawdę jest tragedia. To jest jakieś drewno? Za darmo? Za darmo to biorę! Nie, wiesz co, ja żadnych slotów nie mam, bo mam zawalone EQ. No to wracaj już powoli. Wracam. No ja coś tutaj spróbuję jeszcze sobie liznąć, nawet ugryźć. Ej, tu jest drzewiec, wiesz co, myślisz o tym samym co ja? Chcesz go spalić? No, słuchaj, jest to jakaś opcja, absolutnie jestem za. A nawet wtedy, musiałbyś się wrócić. A ty ten, mówiłeś, że nie ma jagód, a czemu nie tybat? Okej, okay, ja? Dobra. Nie ma jagód, to prawda, nie ma fal też. A tybat? Okej, jest tutaj ten drzewiec? Jest przy mnie. Musiałem już sobie postawić coś. A weźmiesz mi to na przykład, bo ciężko. No mogę, okay. Chyba. A nie mogę chyba. Dobra, norki. Nie, to
O dobra, daj, jednak mam miejsce. Jednak już ogarnąłem, już nie potrzebuję. Dobra, zdrawiam. Czekaj. Walnie... Ej, kurde, ma mało nawet. Już coś tam zlazł. Ej, jak mu bije w czasie, nie podpala go, a bije mu. Ej, to spoko bardzo nawet. Chodź do światła. No. O, idzie. To może idzie zrobię tak. Patrz, ale zawsze po 9. Damage, spoko. I cyk z drugiej strony, jeszcze zamrożę typa. Dobra, szybko, póki nie. Ta proca lodowa jest pijana. Mówien. Co? Ta proca lodowa jest pijana, w ogóle prawie nie trafia czasami. O, stąpnął. No tu muszę siekierę speedanować, dobra. Dobra. Nie, ale ten drzewiec jest okej. Okay. Go w ogóle nie chcę namierzyć. Go też w ogóle tu nie podpala. No to właśnie o tym mówiłem, że go nie podpala, więc nie triggeruje negatywnych efektów. No ale i teraz możemy... rzeczy. Dawno zabrać. Ej, bardzo spoko jest ten przedmiot. Jeszcze lepszy niż się w ogóle spodziewałem. O, mamy ten event paskudny. No i widzisz, dobrze w bazie dobrze, nie siedzimy. Dobrze, że nie jesteśmy w bazie. O, tu są... Znowu o, jest znowu ten... szczur. Znowu chcemy Krzysztof kolejnego szczur. Pipera? Czy nie? Oj, się do ciebie, o, się do ciebie rzuciły. Widziałem tych pocisków. Dobra. Ja tutaj spróbuję coś uratować. Dobra, padły. Kurde, jak piszczysz. Piszczę, bo ten mnie chłop bije tutaj. Możesz mi tutaj trochę pomóc. Ole mnie wytrącił. No, widziałem właśnie. Oj, ste. Kurde, czemu mnie? No nie wiem. Ale mi HP poszło. Ci powiem mocno. No i znowu ta fletnia wypadła. Nie wiem, dziwne to jest mega. No tutaj jeden szczurek się też zablokował. Jedny. Nie rozumiem, jak działają skały. No i ukradł, wziąłby fletnię. Nie, nic nie ukradł. Fletni. Gównem jest nawet. Gównem? Jest. No. Ja tu mam łopatę na takich skurczybyków. O właśnie, i możemy zobaczyć, co tam ukradły. Nic ciekawego. Ja sobie nitru chyba pozbieram, bo ciężko jest w Polsce. Tak co do bicza, no to faktycznie ci się sprawdza. Znaczy, ja widziałem, jak piszczysz, więc... No, trochę się zawsze piszczy podczas walki z muchosmokiem. No ale come on. Ten muchosmok, to jak tu nie piszczeć? No, ale nie, fajnie go zrobili. Moim zdaniem, może to być niepopularna opinia, ale jest lepiej wykonany niż ten muchosmog w podstawce, bo to nie jest taki grind tego HP, które jest po prostu no, dużo nie tego mówisz, HP. Mówisz o muchosmogów together domyślnym. Tak, potem tak. Potem w podstawce jest dosyć no nie, podobny. Mówiłem o together, ja wiem. W podstawce ma jeszcze mniej HP, ma 2400 chyba. 2750, ma 10 no. razy mniej. Kurde, ale tak ci powiem, że chyba my przetrwamy pierwszy rok. No, znaczy trochę rollbacku było. Ale to słuchaj. To przetrwanie to takie, no. Nie ma dowodów, że absolutnie rollbackowaliśmy, a ja tu znalazłem drzewca jakiegoś dzikiego. A wyobraź sobie, czy są dalej gracze, którzy grają tak kompletnie bez rollbacków, ale na jakichś trudnych trybach, że wiesz, że faktycznie tak przechodzą tego do serwak i umrą, to mówią, nie, koniec, to już jest koniec, to był hardcore, dziękuję za serię, skończymy na trzecim odcinku. Jest taki youtuber, Glems, on się nazywał Glems, on właśnie umarł na swoim świecie hardcore, tak w sensie zasady normalne, ale miał właśnie zasadę, że nie, nawet się nie wskrzesza, umarł na świecie 5000 dni i powiedział, dobra, umarłem, resetuję. 5000? Tak, Jezus. Jakim trzeba być gigaczadem, żeby coś takiego zrobić. No, albo po prostu nie mieć szacunku do własnego czasu. Znaczy, on streamuje bardzo dużo i on trzaska te gigaświaty, nie wiem, raz jeden na rok, mi się wydaje. No, to, czyli powiedziałem, że szacunku nie ma do swojego czasu. Znaczy, no, taki ma content. Ale według mnie nie ma sensu właśnie resetowanie świata, w którym się głównie buduje, no bo... To już nie jest aspekt w ogóle przetrwanie, tylko skupiasz się na budowaniu. To zgadza się. Ja się zgodzę z tą, nawet można powiedzieć, 50%. Skoro się skupiasz tylko na budowaniu, to czemu masz tracić to, co zbudowałeś, bo tam zapomniałeś wziąć jakiegoś przedmiotu. Chociaż wiadomo, że fajnie by było nie rollbackować. Jakby to by było coś super i do tego się dąży, ale to nie jest proste. Wiesz co? Bo jest taki przedmiot Moontil. Możesz go mieć. Powinniśmy mieć jeszcze drugi w bazie, bo ja mam jeden przy sobie. Bo znalazłem. I on obniża, fajnie podwyższa przemoczenie. A przemoczenie obniża ci temperaturę. Więc to też jest spoko. Widziałem właśnie go. Pospadłem tutaj. A wiesz, że my to chcieliśmy użyć na laptop, ale tak, zapomnieliśmy. Chcieliśmy, ale zapomnieliśmy totalnie o tym powiedzieć. A ta znalazłem i tak sobie pomyślałem. A! Wezmę sobie.
A jest drugi? Czy to ten z bazy wziąłeś? Jest, jest drugi z tego. To właśnie. Tak, tu jest w skrzynce czerwonej. Tej. Są dwie czerwone. No dobra, ale to już, zawęża. Zawęża. O, faktycznie, no. Rośnie. I trzymaj jak go w plecaku, jak ci przekroczy 30, bo przy 30. Ale ja w plecaku minut. Trzymam i plecaku właśnie rośnie strasznie. A mi w O nie, znowu jakieś gówno się respi. Mówisz? No właśnie zaatakował mnie. Nie wiem, czy ty to widzisz. Boże, ja akurat jestem bez kasku, więc super. Czekaj, czekam, aż zaatakuję. A, jest na ciebie. No dobra, styw jeden. No ale wiesz, 170 HP. Jakbyś sprzedał lepiej, ja 30 HP, ja idę spać tej nocy. O kurcze, wytrysnęło mi z ręki. No to nieźle. Tak ci powiem, że przez chwilę miałem mały zawał serca. Co ty robisz? Nie, to dragon. Tak, ej, możesz tym na ptaki polować. No właśnie, ale to nie była twoja lawarwa? Nie, ja lawarów nie wiem. Może ty ją założyłeś? Nie, nie założyłem, ja tylko podniosłem na chwilę. Zaczęło bić tego ptaka w momencie, kiedy ja już odszedłem stamtąd w ogóle, żeby było zabawniej. Dziwne. Dobra, jest noc, trzeba... Ja w ogóle nie... Wyłączyć tego typa. Ludy, ale mam zawalone Q. Zaraz idę, słuchaj, autentycznie, będę rąbał drewno. A, żeś zrobił? Nie wiem, po co goś żeś włączył. W nocy może być wyłączony. W nocy jest git. A, ja miałem spać, dobra. Ej, coś idzie. Coś krzyczy. A, ja już śpię. Ja mam to w dupie. Ale coś krzyczało. A. Rats. Ratsy. Nie, bo ty komentowałeś moją norę chyba. Nie wiem, aha. Możliwe, to... że komentowałeś moją norkę. A nie, jak się stoi przy wormhole'u, to tak krzyczy. Boże, jakie gówno. Wormhole'a się przestraszy. Autentycznie. Dobra, wiesz co ja zrobię? Ja zrobię coś, co chciałem zrobić zimą, ale mi się nie udało. Okej, okay, to jeszcze ci tylko przerwę. Przerwę ci jeszcze, czy nie chciałbyś być królowej pająków? Bo za niedługo będzie się pojawił. Jest trzeciopoziomowy okokon. No możemy ją zbić, w razie czego zobaczyć, czy coś w niej zmienili. No ja bym nawet się tam przeszedł, jakbyś miał chwilę. No ale wiesz, ona się wykluje dopiero po jakichś, nie wiem, 20 dniach bycia trzeciopoziomowym. To nie jest tak, że ona od razu wyleci, nie? A właśnie, zapomniałem powiedzieć, ale ja mam z tego Sea Sludge'a pociski przecież. Jakiego Sea Sludge'a? Aha, z tego Sea Sludge'a, tak, to też tak, to z modów, zobaczyć. To co, jak nurkowaliśmy na morzu, to... Znaczy nie też nurkowaliśmy. Z czegoś jeszcze, nie? Też nie pamiętam z czego, ale na pewno z, właśnie... Z huraganów jeszcze się rozpiły. Na pewno. Z Desert Stone'a jeszcze mam pociski. O, to też mam zobaczyć. Kurde, miałem zobaczyć, co one robią i nie zobaczyłem. 25? Ej, patrz, jaki maś! No to chyba spowalnia te ze Sea Sludge'a. A ciekawe, jakby to się dało podpalić, nie? Na przykład... Ohohohoho. Patrz, biorę, kastuję i patrz, pyk. Ej, to by było super. Combo by było. Było epickie, definitywnie. Tak jakimś Dead Cells by było. To ja taki pyro z ETF-a mi się kojarzy. Ej, zobacz, jak się ładnie zrobiło. Jak tutaj trochę downi się dodało.